O, siema. Ja nie wiem, czy to nie byli ci, co wcześniej tam stali. Jakoś tak dziwnie powoli sobie jadą, słuchaj. Wysunęłaś mi antenkę? Tak. Czekaj, kontrola czystości kamery. Czysta. Teraz ogólnie to jest jeszcze taka pora, że nie latają żadne muszki i inne ciuchy. No tak. Więc nie ma tego jeszcze, ale najgorzej jest w lato, a szczególnie w nocy, jak przejedziesz... Ja wiem! I taka chmura idzie na ciebie, takich komarów, tego wszystkiego, to ta kamera co chwilę potem jest uwalona. Kamera kamerą, a jak ci na szybce się rozwala wszystko? My tak mieliśmy, jak zajechaliśmy już tam do Władysławowa w tamtym roku. Ogólnie to jedziemy sobie dzisiaj na obstawę motocyklową weselną, tylko że ja nawet nie wiem do kogo i nie wiem, kto to jest. Krzysiu, tak, bierz go. Ej, to tu ta policja stała wcześniej, jak jechałem. Czekaj, tutaj? Tak, bo tu jest zaraz ten staw. Nie, to jest... Tak, tam dalej jest staw. O, a co tutaj? Co się tu dzieje? Nie wiem. Tu stali chyba na tym zakręcie. Bardzo możliwe. Tak mi się wydaje, aczkolwiek nie jestem pewien. Chyba tak. Tak, pewnie tu na lewo. No, tu stali, tu. A ja wypierdzieliłem z tego zakrętu tutaj. Co? A, tu jechałem, wiesz, nie byłem świadomy, że oni tu stoją, nie? Ale miał taką minę. No, ja się domyślam. No i oczywiście standardowo miałem kamerę wyłączoną, bo jak żeby inaczej. Ty zawsze w takich momentach masz włączoną. My tutaj musimy odcineczek nagrać, jak ty na pierwsze próby na tym motocyklu będziesz, no, wiesz, o co mi chodzi. Już ostatnio miałem pierwsze próby trzymania, przepychania z Patrykiem. A, no tak. Przecież ja go przestawiałam, siedząc na nim, tylko pod korkę nie mogłam dać rady. Przecież to jest wielka krowa. Ktoś ci tam kiedyś gdzieś napisał, tylko nie wiem, czy to było na YouTubie, na TikToku, czy na Insta. Że ja jestem taka malutka na niej. O, moi drodzy. Tak bywa. Ej, tak ogólnie to ja się chyba nie przywitałam nawet. Dzień dobry. To ty masz tak hej siemanko. Jestem hejka tu Angie. Hejka naklejka. Samochodem to bym się dwa razy zastanowił, czy bym tak zrobił. A co jak ta policja stanęła teraz gdzieś w jakimś innym miejscu, tu kawałeczek dalej? Co, no tu zapłacisz mandat? Tyle by ci prawka nie zabrali. Wiesz co, to już... Ostatnio tak nad tym myślałem i wolałbym chyba, żeby mi prawko wzięli na 3 miesiące, niż miałbym dostać 2500 mandatów. To jest nienormalne. Z 3 miesiące nie możesz jeździć? A patrz teraz to, jest maj, czerwiec, lipiec. Najlepsze miesiące do jeżdżenia. Ale to nie możesz jeździć w teorii. Myślisz, że ja bym ci pozwoliła bez jeździć? Chyba jesteś normalny. Zabrałabym się kluczyki od cebry, to po pierwsze. Nawet jak masz zapasowe, to też. Albo w ogóle to bym ci cebry zabrała do siebie. BMW twoje również stałby na moim placu i ja bym się nim woziła, nie ty. Przyjeżdżała i zawoziła cię do pracy. Ale zobacz, jakie jest prawdopodobieństwo, żeby mnie złapali przez te 3 miesiące. O! Czasem zadziwia mnie uprzejmość ludzi w aucie. Na prawo, do prawej proszę pana. Do prawej. Dziękuję, szanuję. Jeszcze na SKL-u było. Klasa sama w sobie. I klasycznie powinnam powiedzieć, jest mi gorąco. Ale nie, weź sobie bluzę. Bo będziesz marudziła, że ci zimno. Jak tam mój garb? Kurczę. Jaki? Przepraszam, pardon. Bardzo mnie denerwuje, Krzysztofie. Bardzo cię denerwuje. Ciszyłem cię. Jeszcze raz. Krzysztof, dlaczego ty mnie ściszasz? Nie ściszaj mnie. No to teraz to już wyraźnie słyszałem. Dobra, muszę się nauczyć po prostu, że podgłaśnianie jest od strony tutaj, a ściszanie jest z tyłu. Nie umiem tego nigdy zapamiętać. Poczko, ja też. No, o nie. Kominiara mi wyszła. Nie spalisz gumy? Jak to, Krzysztof? Nie. Spalisz. Kupimy na Dzień Dziecka nową Pirelkę. No dobra, to kupimy oponę. Ja nie wiem. Ja wiem, że ty nie lubisz drogich prezentów. Ale się musisz przyzwyczaić. No, także jak wyjdzie nowe GoPro 11 we wrześniu... To też mam zapisane. Żebyś się nie zdziwił.
Widziałaś go? Jaki miał uśmiech w ogóle? Tutaj pan ma kierunkowskaz włączony, czekaj, pokażemy mu, żeby wyłączył. Ciężarówka z Ukrainy. Jak będziemy widzieć jakieś rosyjskie, to trzeba ich przegonić stąd. Myślę, że nie zobaczysz. Uwierz mi, że to bym od razu wyhaczył. O, ja w sumie nie zwracam uwagi nawet na tablicę. Jakoś tak często. Ostatnio jak z rodzicami jechałam z miasta, to takie dopiero które na ukraińskich blachach jechały, że ja pierdolę. O! O! Wow! Co ty robisz? To się maluje, nie wytrzymam, nie? Kopelat, stara ruro! No przestań! Halo, halo? Słyszysz? O ale klasyczkiem jadą. Lubię ten uśmiech ludzi, którzy patrzą na moto i po prostu się cieszą, nie? Na kolana schodzę. Teraz mam slajdera zdartego, teraz się mogę chwalić, że na kolana schodzi. Woo!
Dyn, dyn.